sprawuje w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej już wiele lat. Trwa ten zwyczaj, że 3 maja sprawowana jest msza święta w intencji strażaków, chociaż jutro dopiero przypada świętego Floriana, patrona strażaków. Dzisiaj wysłuchamy słowa Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski i znajdziemy tam jedną czy drugą myśl związaną z sytuacją w Polsce odnośnie wyborów, co powinno cechować kandydata na urząd prezydenta: prawość moralna, miłość ojczyzny, traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego, obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu, umiejętności współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie i wiedzę, szacunek dla zasad demokracji i tak dalej. Będziemy słuchać tych cech, jak byśmy się spodziewali po kandydatach. I myśląc o tej mszy świętej, tak narzuca się samo, żeby w podobny sposób powiedzieć, że te cechy również odnoszą się do tych, którzy ochotniczo podejmują służbę w straży. Bo jest to służba rzeczywiście społeczeństwu, służba drugiemu człowiekowi, służba wybrana na podstawie własnych przemyśleń, własnej decyzji, a w konsekwencji idąc do źródła będziemy znajdować to źródło w przykazaniu miłości Boga i bliźniego. I tego, kochani, wam życzę, abyście na tym przykazaniu miłości Boga i bliźniego opierali waszą posługę. Posługę, która jest odpowiedzialna i niebezpieczna. Przeżywamy teraz tą epidemię. Te epidemie dotykały ludzi w ciągu wieków. Pierwszymi, którzy szli na taki front pomagać ludziom chorym, to były zakony. I przychodził przełożony i mówił, gdzie jest potrzeba największa, i czekał na ochotnika. I wychodzili zakonnicy i się zgłaszali, wiedząc, że jeżeli pójdą na posługiwanie chorym, to sami również się zarażą i umrą. To jest ochotnicza straż. Miłość do drugiego człowieka. Tego wam życzę, żeby ta wasza posługa była oparta nie na jakiejś chęci zabłyśnięcia, rywalizacji i tak dalej, na przykazaniu miłości Boga i bliźniego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Od 57 lat w czwartą niedzielę Wielkanocy Kościół modli się w intencji powołań do służby Bożej, aby nie brakowało głosicieli Słowa Bożego, szafarzy sakramentów świętych, tych, którzy na co dzień będą żyć według rad ewangelicznych, proklamując nadejście Królestwa Bożego. Włączamy się w to wołanie Kościoła, dziękując za naszych duszpasterzy i za wszystkich, którzy odważnie poszli za głosem Pana. Prosimy, aby nigdy nie zabrakło tych, którzy odpowiedzą na zaproszenie Pana Jezusa, aby pójść za Nim. Kapłani kontynuują misję Chrystusa i wskazują drogę wiodącą do prawdziwego życia. Chcemy tą drogą podążać,
Dlatego uczestniczymy w Najświętszej Ofierze, karmimy się Słowem Bożym i chlebem życia. Przeżywamy dziś Święto Narodowe 3 maja. Niech to będzie okazja do modlitwy za ojczyznę, a szczególnie za tych, którzy nią rządzą. Tutaj ta intencja Mszy Świętej już nam przybliża, również intencje, byśmy się modlili o dobrych strażaków, aby owocnie i godnie uczestniczyć we Mszy Świętej, wzbudźmy szczery żal za popełnione grzechy. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję zawsze widzę, wszystkich aniołów świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Nawróćcie się i niech każdy z was ochrzci się w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.
bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał. Ratujcie się z tego przewrotnego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się do owego dnia około 3000 dusz. Oto Słowo Boże. Pannym pasterzem nie brak mi niczego. Bądźcie bowiem jak owoce, ale teraz zawróćcie się do pasterza i stróża dusz waszych. Oto Słowo Boże. Staje na ich czele, a owce postępują za nim,
ponieważ głos Jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od Niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze mnie, będzie zbawiony, wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Oto słowo Pańskie. Przeżywa obecnie dramatyczny, pełen udręki czas wywołany przez pandemię. W tej nadzwyczajnej sytuacji najważniejsza jest troska o każdego człowieka, o jego zdrowie i życie, poczynając od osób najbardziej poszkodowanych, zarażonych, przeżywających kwarantannę, ogarniętych lękiem o przyszłość swoją i swoich najbliższych. Z wdzięcznością myślimy o naszych braciach i siostrach, którzy niosą pomoc osobom chorym, lekarzach, pielęgniarkach, służbie zdrowia, służbach dostarczających leki, środki dezynfekcyjne i żywność, wolontariuszach oraz tych wszystkich, którzy ofiarnie służą, abyśmy w atmosferze solidarności pokonali to bolesne doświadczenie. W tym gronie zasługującym na najwyższe wyrazy podziękowania znajdują się także osoby duchowne i zakonne oraz pracownicy Caritas. Doceniamy dotychczasowe zaangażowanie władz państwowych i samorządowych. Życzymy odpowiedzialnym za rządy naszym państwem, aby potrafili opracować i wdrożyć najodpowiedniejsze mechanizmy w celu rychłego pokonania epidemii. Przypominamy, że racją istnienia każdej władzy jest troska o dobro wspólne, które obejmuje całokształt takich warunków życia społecznego, w jakim ludzie mogą pełniej i szybciej osiągnąć swą własną doskonałość. Tutaj jest cytat z encykliki Mater et Magistra papieża Jana XXIII. Na sytuację pandemicznego zagrożenia zdrowia i życia ludzi nakłada się u nas przewidywany termin wyborów prezydenckich. Ze względu na słuszną autonomię porządku demokratycznego, Kościół nie ma mandatu, by uczestniczyć w czysto politycznych sporach na temat formy czy terminu wyborów, a tym bardziej, by opowiadać się za tym lub innym rozwiązaniem. Misją Kościoła w takiej sytuacji jest jednak zawsze pełne życzliwości, przypominanie o szczególnej moralnej
i politycznej odpowiedzialności, jaka spoczywa na uczestnikach życia politycznego. Apelujemy zatem do sumień ludzi odpowiedzialnych za dobro wspólne naszej ojczyzny, zarówno do ludzi sprawujących władzę, jak i do opozycji, aby w tej nadzwyczajnej sytuacji wypracowali wspólne stanowisko dotyczące wyborów prezydenckich. Zachęcamy, aby w dialogu między stronami poszukiwać takich rozwiązań, które nie budziłyby wątpliwości prawnych i podejrzenia nie tylko o naruszenie obowiązującego ładu konstytucyjnego, ale i przyjętych w demokratycznym społeczeństwie zasad wolnych i uczciwych wyborów. Prosimy, aby kierując się najlepszą wolą w swoich działaniach, szukali dobra wspólnego, którego wyrazem jest dziś zarówno życie, zdrowie oraz społeczny byt Polaków, jak i szerokie społeczne zaufanie do wspólnie wypracowanych przez lata procedur wyborczych demokratycznego państwa. W tej trudnej sytuacji, jaką przeżywamy, powinniśmy dbać o kultywowanie dojrzałej demokracji, ochronę państwa prawa, budowanie, mimo różnic, kultury solidarności, także w sferze polityki. W procesie dokonywania odpowiedzialnego wyboru kandydata na urząd prezydenta należy wziąć pod uwagę w szczególny sposób prawość moralną, miłość ojczyzny i traktowanie władzy jako służby, kompetencje w dziedzinie życia politycznego i obywatelskiego, wyrazistą tożsamość, postawę dialogu i umiejętności współpracy, zdolność do roztropnego rozwiązywania konfliktów, merytoryczne przygotowanie wiedzy, a także szacunek dla zasad demokracji, kierowanie się fundamentalnymi zasadami etycznymi, poszanowanie dla życia, odpoczęcia, naturalnej śmierci, gwarancje dla prawnej definicji małżeństwa jako trwałego związku mężczyzny i kobiety, promocję polityki rodzinnej oraz gwarancje dla rodziców w zakresie prawa do wychowania dzieci zgodnie z wyznawaną wiarą i wartościami. Będąc ludźmi wiary, jesteśmy przekonani, że nie wszystko w życiu zależy od geniuszu człowieka. Wierzymy przecież w Boga i Jego opatrznościowe czuwanie nad każdym człowiekiem, nad ludzkością i światem. Dlatego przypominamy o wielkiej roli jedności człowieka z Bogiem oraz o mocy modlitwy. Wyrażamy wdzięczność Ojcu Świętemu Franciszkowi za jego list do wszystkich wiernych na maj 2020 roku. Wraz z papieżem zachęcamy do podbawienia małżeństwa świętego, szczególnie w środowisku rodzinnym. Zgodnie z polskim zwyczajem zachęcamy do pielęgnowania nabożeństw majowych. Módlmy się za wstawiennictwem Maryi, Królowej Polski, o opiekę nad nami i pomoc w pokonaniu pandemii. Czyńmy to z głęboką wiarą i nadzieją, że nasza Matka i Królowa, która wyprowadziła nas z wielu narodowych nieszczęść i tym razem okaże się nam nieustającą pomocą i wspomożycielem. Tutaj słowo komentarza. List był z 27 kwietnia napisany, a więc przed 1 maja. I dochodziły takie głosy, żeby w piątek dać dyspensę od wstrzemięźliwości, od pokarmów mięsnych. Biskupi tutaj odpowiadają, że bardziej właściwym byłoby uczynić ten dzień dniem pokuty i postu w intencji zachowania miejsc pracy dla naszych rodaków.
A więc, żeby nie podchodzić tak lekko do tej praktyki postu, pokuty, kiedy no, jest potrzeba pokuty i postu, żeby pewne sprawy ustawić w sposób zgodny z wolą Bożą. Miejmy to na uwadze także, kiedy my mamy w ciągu roku decydować w piątek, czy podejmować pokarmy mięsne, czy nie. Tu jest pewna taka wskazówka na cały rok. To tyle, gdy chodzi o ten komentarz, a dalej tak jak w tekście. W trudnym czasie epidemii 3 maja bieżącego roku na Jasnej Górze będzie miało miejsce zawierzenie naszej Ojczyzny Matce Bożej Królowej Polski, którego dokona przewodniczący konferencji Episkopatu arcybiskup Stanisław Gądecki. O Maryjo, pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju. Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Tych kilka słów modlitwy to modlitwa papieża Franciszka. Zachęcamy wszystkich, którym leży na sercu dobro Ojczyzny, do gorliwej modlitwy w rodzinach i parafiach. Prosimy Boga, aby spełniło się życzenie świętego Jana Pawła II. Pokój Tobie, Polsko. Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, Warszawa, 27 kwietnia 2020 roku. Wyznajmy wiarę naszą. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało znanej dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas. Od Pontius Pilatem Piłatem został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak poznaje pismo i wstąpił do nieba. Siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie podbiera uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Panu Jezusowi, dobremu pasterzowi, który troszczy się o nas, przedstawiajmy nasze pokorne modlitwy. Za biskupów, kapłanów, diakonów i osoby życia konsekrowanego, aby żyli zgodnie z powołaniem i ukazywali wiernie trwałe i piękne wartości płynące z Ewangelii, Ciebie prosimy.
za stojących przed wyborem życiowej drogi, aby nie bali się pójść za głosem Pana Jezusa wzywającym do wyłącznej służby dla Jego Kościoła, Ciebie prosimy. Za naszą ojczyznę, a szczególnie za polskich polityków i sprawujących władzę, aby mieli odwagę stanowić prawo oparte na fundamencie trwałych wartości chrześcijańskich, Ciebie prosimy. Za strażaków, aby formowali swoje sumienia, swoje decyzje i działania na przykazaniu miłości Boga i bliźniego, Ciebie prosimy. Za rodziny chrześcijańskie, aby wzrastały w nich ziarna kapłańskiego i zakonnego powołania, Ciebie prosimy. Za naszych zmarłych duszpasterzy, rodziców i katechetów, którzy stali na straży naszego chrześcijańskiego wychowania, aby ich trud został nagrodzony życiem wiecznym, Ciebie prosimy. Za nas samych oraz za całą wspólnotę parafialną, abyśmy na co dzień podążali drogą, którą wskazuje nam Chrystus, dobry pasterz, Ciebie prosimy. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, bo Ty jak dobry pasterz troszczysz się o nas i wsłuchujesz się w prośby, które Tobie przedstawiamy, żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Yeah.
sam stał się kapłanem, ołtarzem i barankiem ofiarnym. Dlatego pełnią was paschalny, radują się wszystkie ludy na całej ziemi, również góry aniołów i zastępy święty. Śpiewają hymn Twojej chwale, nieustannie wołając. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wydana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Ze świętą Anną, Kingą, ze świętym
Florianem, ze świętym Sebastianem i świętym Szymonem z Lipnicy i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie. Tobie Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy, dlatego ośmielamy się mówić. Święcie, 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 święcie
Łączymy się duchowo z wszystkimi, którzy przez internet uczestniczą we mszy świętej i chcemy razem z wami pomodlić się komunią, modlitwą Komunii Świętej Duchowej, zapraszając was również do tej Komunii Duchowej w waszych domach. Przyjdź, o Jezu mój najsłodszy, przyjdź do serca mego, o żywocie, o światło, o miłości, o skarbie mój jedyny. Jeżeli świat odpycha ciebie, jeśli cię ukochać ani przyjąć nie chce, ja ciebie kocham, ja pożądam, ja wołam i pragnę ciebie i przysięgam ci wierność aż do śmierci, aż na wieczność całą. Niechże tobie w nędznym sercu sługi twego niebo całe wynagradza z niewagi, jakich doznajesz na ziemi, o mój najmilszy Panie, jednocząc się z sercem Twej Matki Najświętszej, z sercami wszystkich świętych i aniołów Twoich, po milion razy wołam, niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz zawsze i na wieki wieków. Amen. Modlmy się. Boże, dobry pasterzu, wejrzyj łaskawie na lud swój, odkupiony najdroższą krwią Twojego Syna i wprowadź go na ucztę życia wiecznego przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Boże, w Trójcy Świętej jedyny, zgromadzeni we wspólnocie Tarnowskiego Kościoła, pragniemy pomocnie przeżyć synod diecezjalny. Prosimy Cię, Ojcze, pełen miłosierdzia, napełnij nas swoją prawdą, miłością i pokojem, abyśmy wiernie realizowali Twój zbawczy plan ludzkości, otwarci na dar aktywnej współpracy wszystkich diecezjan. Błagamy Cię, Jezu, Synu Boga Żywego, abyśmy zawsze z wielką pokorą i ufnością odczytywali znaki czasu święte Ewangelii, budując wspólnotę naszej diecezji na Twój obraz. Wzywamy Cię, Duchu Święty, Ożywicielu, abyśmy napełnieni Twoimi darami odnowili i ożywili wspólnotę Kościoła Tarnowskiego w jedności z całym Kościołem Powszechnym. Maryjo, Matko Kościoła i Patronko Diecezji Tarnowskiej, prowadź nas i wspieraj w synodalnej pielgrzymce wiary. Święty Stanisławie Szczepanowski, Święci Świeradzie Benedykcie, Święta Kingo, wszyscy święci i błogosławieni diecezji tarnowskiej, Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzką złego ducha, bądź nasz. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na skutek dusz ludzkich krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Ogłoszenie. Niedziela dzisiejsza, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, rozpoczyna tydzień modlitw o powołania do służby w Kościele. W piątek uroczystość świętego Stanisława biskupa i męczennika, głównego patrona naszej diecezji. Z tej racji nie obowiązuje abstynencja od pokarmów mięsnych. Podobnie jak w latach ubiegłych, w tym dniu po mszy udamy się do grobu księdza Stanisława w dniu jego imienin. Mając na uwadze zalecenia ostrożności, przed zarażeniem wirusem zachowajmy odległości przy gromadzeniu się przy grobie księdza Stanisława. Bóg zapłać za sprzątanie kościoła pracowały babula Patrycja, Gawryś Monika, Gawryś Kinga, Gawryś Halina, Markulis Krystyna, Maria Gawryś, Zofia Mazur, Elżbieta Gawryś,
Dołożyły do ofiary, w sumie złożono 120 zł, z tego 30 zł na kwiaty dla uzupełnienia tej dekoracji kwiatowej, a pozostałe 90 zł na kaplicę. Następna kolejka: Tyrec Wiesława, Jaszcz Renata, Lipa Alicja, Jaszcz Anna. Mają zamiar zawrzeć sakramentalny związek małżeński. Marszałek Mateusz, urodzony 7 maja 95 w Dębicy, syn świętej pamięci Andrzeja i Bernadety z domu Wójtowicz, zamieszkały Korzeniów 35a i Chmura Agnieszka Cecylia, urodzona 14 stycznia 97 w Rzeszowie, córka Jana i Barbary, z domu Bukaj, zamieszkała Korzeniów 24, zachód 5/3. Dni powszednie od godziny 17 do godziny 18 wystawienie Najświętszego Sakramentu do adoracji. Pół godziny pierwsze adoracja prywatna. Przed Najświętszym Sakramentem i w tym czasie jest możliwość spowiedzi. Następne pół godziny na wspólną adorację, na modlitwę w intencjach bieżących, najbardziej aktualnych. Msza o godzinie 18, a po przywitania do Matki Bożej. Pamiętajmy o nabożeństwie do Matki Bożej w naszych rodzinach, przy ołtarzykach domowych. Przesuwają się terminy z pierwszej spowiedzi, Komunii Świętej, a także wierzbowania. W naszych modlitwach polecajmy Bogu te rodziny, w których są dzieci przygotowujące się do tych sakramentów. Intencje mszy świętych w poniedziałek ze świętej pamięci Stanisława Sojny, z racji imienia z intencji córki, we wtorek za świętej pamięci księdza Stanisława Muchę, z racji imienia, w środę w intencji pewnej osoby, w środę przypada święto świętego Filipa i Jakuba Apostołów, w czwartek za świętej pamięci Stanisława Łączaka z intencji bratanka Józefa Łączaka z Dębnicy, pierwszy czwartek miesiąca, w piątek za świętej pamięci Marię Zięba i męża Bronisława. Po mszy idziemy do grobu księdza Stanisława. W sobotę za świętej pamięci Marii Jana Książek z racji imieni. W niedzielę o 7 za świętej pamięci Stanisława Łączaka z intencji Kazimierza Łączaka z rodziną z Bobrowej. O 9:30 w intencji wiernych. O 15 za świętej pamięci Krystyny Rębisz z intencji męża Stanisława. Jeszcze dodam, że pod chórem jest wystawiona taca. Jeżeli ktoś by miał życzenie złożyć ofiary, to z góry serdeczne Bóg zapłać. A teraz litanie do Matki Bożej.
przykładem zdrowiem duszy i ciała, a za przyczyną Najświętszej Maryi zawsze Dziewicy, racz nas uwolnić od doczesnych utrapień i obdarzyć wieczną radością. Przez Chrystusa, Pana naszego. Boże, który w Najświętszym Sakramencie zostawiłeś nam pamiątkę swej męki,
dozwól prosimy taką czcią otaczać święte tajemnice ciała i krwi Twoje, abyśmy nieustannie doznawali w sobie owoców Twojego odkupienia, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.